Witam Was bardzo serdecznie na kanale Ślada Miluny i dzisiaj będzie tester przysmaków Carni Love. I te przysmaki są o smaku wieprzowiny i są z dodatkiem dzikiej róży. One mają dość duże kostki, ale ja na początku nie wiedziałam, że to się czymś różni. Mają dość duże kostki. One kosztowały 13,50 i kupiłam je w stacjonarnym zoologicznym. Mają 200 gram. Tutaj jest tabelka dawkowania. Właśnie pieski 5 kg mogą na dzień zjeść 5 kostek, więc Luna tak mniej więcej na dzień może zjeść 3 kostki. No i jakoś tak więcej i tak bym jej nie dawała. Lady waży 10 kg, to może zjeść nawet 10 kostek, no ale myślę, że tak dużo to nie zjedzą. I w ogóle, jeszcze zanim Wam pokażę tester tych przysmaków, to pójdziemy jeszcze dać Lejdusi mokrą karmę, bo dzisiaj jeszcze nie dostała, ale to tak na szybko. Więc zaraz się widzimy z mokrą karmą u Lady, ale teraz jeszcze Wam pokażę, jaki smak wybrałam. Jeśli oglądaliście ostatni filmik, to wiecie, że zamawiałam paczkę i teraz mam mnóstwo mokrych karm. Tutaj jest basen dla pieska, też na ostatnim filmie pokazywałam. Tam jest jeszcze jedzonko, tam są przysmaki. No i dla Lady, tak myślę, że tak przy okazji będzie też tester. I wybiorę smak pstrąga. I tutaj macie, jakie dodatki są, 150 gram. I składzik, bo moje pieski, tak jak już możecie wiedzieć, na co dzień jedzą tą karmę. Właśnie z Doliny Noteci. No i teraz widzimy się u Lady już. My już jesteśmy u Lejdusi. Mam tutaj karmę, tam jest jej miseczka. Tak jak już Wam mówiłam, dzisiaj nie jadła. Lejdcia się tutaj cieszy, bo przyszłam. Jeszcze za niedługo do niej przyjdziemy z przysmakami. Teraz jej wożę karmę i zaraz do Was wracam. Lady mega smakuje ta karma, jak widzicie. Jeszcze smaku pstrąga właśnie nie jadła, więc to jest tak przy okazji też tester tej karmy. W sumie to Lunie może też dam, ale raczej Wam na filmie nie pokażę, jak Lunie będę dawała mokrą karmę, no bo ja Lunie dopiero dam po południu, a chciałabym już sobie przerobić filmik. No i tutaj Mejbusia właśnie się zajada tą mokrą karmą. I właśnie jakbym miała Wam polecić, gdzie najlepiej zamówić karmię Dolina Noteci, to na Ale Zwierzaki, bo wychodzi po jakieś złoty 95 zł, coś takiego za jedną mokrą karmę, więc to jest niedużo. Lejdusia już tutaj wylizuje misełkę. A tak to jeszcze w sumie dzisiaj do niej przyjdziemy, żeby dać jej do przetestowania przysmaki Carni Love, bo ani Luna, ani Lady właśnie nigdy nie jadły, to Lady to już kończy jeść, a my się widzimy już w domku. I my już przyszliśmy właśnie do domku i teraz będziemy otwierali przysmaki. Najpierw damy Lunce. W ogóle nie wiem, czy pieskom będzie smakowało. Jak oglądałam filmik Marci Love Bella, to Belci właśnie smakowało, ale moje pieski jeszcze właśnie nie jadły. Teraz otworzymy te smaczkołyki. Zobaczymy w ogóle, jak to tutaj się prezentuje. To jest duża paczka przysmaków, więc im na jakiś czas starczy. Tutaj macie takie w sumie ciastełka. Poczekajcie, bo nie widać to. Może jakoś... O, teraz będziecie widzieć. Jest tutaj, no nie wiem, jakieś 3/5 tej paczuszki. Te kostki są dość spore. Pachną one w sumie fajnie. Teraz pójdziemy do nęci. Coś Lunka? Zobaczymy, czy ona to w ogóle będzie chciała jeść, chociaż nie byłabym do tego taka przekonana. Może jej przełamiemy. Nie wiem, ona chyba nie chce jeść. Lunka? Nie wiem, właśnie to jest dziwne, bo ona nie chce tego jeść, a ona takie przysmaki zazwyczaj lubi. Nie chcesz maleństwo? Jeszcze jej spróbuję zaraz dać. Lunka tutaj szczeka. I z tego, co mogliście zobaczyć, to Luna nie chce tego jeść, więc jestem trochę smutna, no bo od razu kupiłam taką dużą paczkę, a jak Lady też nie zasmakują, to... A to też nie były najtańsze przysmaki. Może za jakiś czas jej spróbuję podać, a teraz pójdzie... A to odłożymy do opakowania, a całą kostkę weźmiemy dla Mejbusi.
I też zaraz się widzimy znowu u Lady. Nie będziemy wchodzili do Mejpci, tylko damy jej tutaj przez kojec. Nie wiem, czy jej to w ogóle będzie smakowało. Ona sobie tutaj z tym chodzi po prostu. Ale czy zje, to nie wiem. Chyba, że mniejszy kawałek jej ułamę. Wzięła sobie w mordkę właśnie tą kosteczkę i wydaje mi się, że będzie jadła, więc ja się cieszę. Chociaż lejduśce będzie smakowało. Jak widzicie, to pies je. Tutaj wam przybliżę. No i jak widać, to Lady smakuje bardzo. Tam w ogóle leżą jej zabaweczki, bo się pewnie dzisiaj już bawiła. No więc dzisiaj Lady i zjadła mokrą karmę, i kosteczkę, to ciasteczko, a Luna dzisiaj zjadła po prostu suchą karmę, a tego nawet nie miała zamiaru jeść. Lejduśce tak smakuje, że sobie ogonkiem macha. Zjadł piesek? Zjadł? Dobra, to my już wracamy do domu, może jeszcze raz spróbuję dać Lunie, ale tak to zobaczymy jeszcze. Ale na razie to widzimy się w domu. Więc ogólnie te przysmaki są fajne, ale nie wiem, dlaczego Lunie nie smakują. Moim zdaniem powinny jej smakować takie smakołyczki. Tutaj jest ten kawałeczek. No, tutaj Lunie. No jak widzicie, to ona to wącha i sobie idzie. W sumie ona jest wybredna, ale do tak zdrowych przysmaków myślałam, że nie będzie miała pretensji i żeby nam je smakowały. No ale najwyżej zostawimy to dla Lady. Jak na przykład jej zasmakują, to w jakimś vlogu po prostu powiem wam, czy je smakują, czy nie. Bo ona czasami tak ma, że na początku nie chce jeść takich ciasteczkowych, a później to tak lubi, że nie chce przestać jeść. No ale najważniejsze, że chociaż jednemu pieskowi smakują. No i po prostu będę miała coś z nimi zrobić. A tak to ja już się będę z wami żegnała, także do zobaczenia. Cześć!